Wracamy do konceptu szybkich testów, moi drodzy widzowie. Także test Tigera Watermelon Zero Sugar oraz Tiger Pineapple Zero Sugar. Zatem witam z tej strony Cube. Już powiedziałem, jaki to będzie film, także nie przeciągamy. Powiem tylko, że one są dostępne w Żabce na promocji do chyba 9 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam. I kosztują 2,50 za sztukę przy zakupie dwóch. Normalnie kosztują 4 zł. Kto wydałby 4 zł na Tigera małego? Zacznijmy od tego. No poza automatami. Automaty, no to jest inna para kaloszy. Zacznijmy od tego, czyli arbuzowego. Otwieramy, pyk. No bo jeśli chodzi o wygląd puszki, no to nie za specjalnie się różni od tych innych Tigerów właśnie tych. No właśnie, nowych. A no i też, żeby nie było, iż ktoś mnie poprawi, są to zero sugar, nie zero sugar added, więc dosłownie są zero, zero cukru, nie? Tak wygląda, więc no. Normalny taki arbuzowy energetyk w zasadzie, taki kolor różowy, różowy przez czerwony. Jak pachnie? Jak typowy arbuzowy energetyk ma tę taką właśnie charakterystyczną sztuczność tego arbuza. No niestety arbuzowe smaki, jak to wspomniałem naprawdę milion razy, no nie są zbyt naturalne w tym, jak smakują w takiej płynnej formie, co nie? Także zakładam, że będzie smakował jak ten zwykły arbuzowy Tiger, no po prostu zero. No, zobaczmy. Otóż, no podobny jest, ale nie taki sam zdecydowanie. Jest od niego na pewno mniej kwaśny, też mniej słodki przy okazji. No i ogólnie taki lżejszy się wydaje. No wow, to jest napój zero, co ty nie powiesz. No nie ma co tu za dużo do dodania, no może poza faktem, że słodzik aż tak się nie narzuca, więc jest ok pod tym względem, jakby w porównaniu do G Fueli czy Prime'ów, które omówię no za niedługo, w sensie je omówiłem, ale czemu ich nie omówiłem, to dowiecie się w Kuble Energola, który nadchodzi już wielkimi krokami. Ale ogólnie moja opinia jest taka, że git. Jest okej. Dobra, dopijam i zajmujemy się ananasem. Lecimy. Także to jest ten ananasowy i różni się jedynie recolorem, że tak powiem, bo jest to ten sam design puszki, tylko zamiast zieleni i czerwieni to jest żółty. Otwieramy więc, sprawdzamy to. Kolor to oczywiście żółty, aczkolwiek ten odcień przypomina mi nieco o tych takich cytrynowych energetykach, ale no zapomniałem, jakie konkretnie cytrynowe energetyki miały taki mdły odcień. No, może sobie przypomnę i wrzucę, a jak nie, to napiszecie w komentarzu. A jak to w takim razie pachnie? Mało cokolwiek czuć, aczkolwiek wiadomo, że to jest ananas. Po prostu. No to próba. No okej. Okej. Troszeczkę inaczej niż bym się spodziewał. Ogólnie to jest to podobny case co do tego watermelona, czyli jest po prostu mniej słodki i przy okazji lżejszy. Jednakże pozostawia taki kwasek podobny do typowych napojów zero. Co uważam, jest okej też jakby bez szału, aczkolwiek no jeśli ktoś chce ananasa, nie chce, żeby go tam właśnie moliło i też jakby zero, to też jest atrybut dla niektórych osób, no to no spoko. Aczkolwiek żaden z tych dwóch Tigerów mnie nie zachwycił. Po prostu kolejny typowy Tiger moim zdaniem. I obydwa reprezentują podobny poziom, więc no co, no po prostu tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie ocenę pozytywną albo negatywną. Komentujcie, co myślicie o tych Tigerach, czy są git, czy są nie git. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla was do wypowiedzenia się w tej kwestii. Subskrybujcie kanał The Cube, jeśli interesują was moje materiały na temat energetyków i nie tylko.
Oczywiście walnijcie w dzwona, żeby dostawać powiadomienia o tych filmach, ponieważ YouTube ma z tym różnie. Zapraszam na Kubę Serwera, link w opisie, tam jest community mojego kanału, tam się wypowiadamy na różne tematy i też tam jestem, także no, zapraszam, jest miła atmosfera i tak dalej. No i z tej strony moje socjalne media, na których wypowiadam się na bardziej prywatne kwestie. W sensie na Instagramie po prostu wrzucam jakiś shitpost i tak dalej, bardziej mówię o sobie, czy coś, co się dzieje wokół mnie. No i też służą mi te socjalki do wrzucenia powiadomień, jeśli YouTube zawodzi. Tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się tam i do zobaczenia następnym razem. Bye, bye.